Cześć, nazywam się Justyna Pomanowska. Przykładem literackim zajmuję się od 7 lat. Jestem mentorką w programie Tandemy Translatorskie. Wraz z Aleksandrą Wróblewską przetłumaczyłam powieść fińskiej pisarki Sally Ahave, której polski tytuł brzmi Zanim mój mąż zniknie. Jest to już trzecia powieść autorki, która ukazała się w polskim przekładzie i podobnie jak Rzeczy, które spadają z nieba oraz Kobieta, która kochała owady, porusza temat przemiany oraz żałoby i godzenia się ze stratą. Narracja powieści toczy się na dwóch płaszczyznach. Opowieść z jednej strony przedstawiona jest z perspektywy narratorki, której mąż pewnego dnia wyznaje jej, że tak właściwie od zawsze czuł się kobietą i wkrótce postanawia poddać się tranzycji. Narratorka zaś stara się zachować w pamięci jego obraz, każdy najdrobniejszy szczegół, który stanowiłby dowód na to, że rzeczywiście miała męża i kochała mężczyznę. Tranzycja ukochanej osoby budzi w niej wiele trudnych, często sprzecznych emocji i refleksji. Jednak stopniowo akceptuje nową, a zarazem skrywaną przez wiele lat tożsamość swojego męża. Drugim równoległym wątkiem powieści jest wyprawa odkrywcza Krzysztofa Kolumba, który przez całe swoje życie przekonany był, że dotarł do Indii. Kolumb, podobnie jak narratorka, głęboko wierzył, że jego wizja rzeczywistości była jedyną, obiektywną prawdą. Zanim mój mąż zniknie, jest wielowątkową, otwartą na rozmaite interpretacje powieścią, którą charakteryzują również niezwykle ciekawe zabiegi narracyjne. Najbardziej lubię tłumaczyć teksty, po które chętnie sięgam jako czytelniczka. W powieściach zazwyczaj szukam ciekawej struktury, wyrazistego języka, oryginalnych rozwiązań narracyjnych oraz przede wszystkim dobrej historii. Kiedy pracuję, lubię mieć wokół porządek, dlatego zanim zabiorę się do tłumaczenia, muszę pozbyć się rozpraszaczy, które odciągają moją uwagę. Najlepiej tłumaczy mi się w ciszy i często korzystam także z metody Pomodoro, żeby nie ulegać pokusie uciekania myślami od tekstu, kiedy napotykam trudniejszy, wymagający głębszego zastanowienia fragment. Nie wyobrażam sobie również tłumaczenia bez kubka dobrej kawy albo herbaty. Kiedy na studiach filologicznych opanowałam język fiński w stopniu, który umożliwiał mi już czytanie literatury pięknej, zaczęłam dostrzegać niesamowite bogactwo i różnorodność literatury fińskiej, której wówczas w polskim przekładzie było jeszcze stosunkowo niewiele. Im więcej czytałam, tym większą odczuwałam chęć podzielenia się tym kulturowym bogactwem z innymi, a jednym ze sposobów było właśnie tłumaczenie literatury. Wydaje mi się, że nie ma tłumaczy idealnych. Tłumacz jest także autorem tekstu w przekładzie i wnosi w jego brzmienie swoje całe doświadczenie i osobowość. To, co cechuje dobrego tłumacza, to przede wszystkim otwartość na tekst i wrażliwość na rozmaite zawarte w nim niuanse.